Za nami wyścig Endurance, który zakończył tak naprawdę sobotnie ściganie na Torze Poznań. To oczywiście jeszcze nie koniec ścigania w ten weekend na Torze Poznań, ale sobota za nami. To był chyba dobry i ciekawy dzień. Dobry i ciekawy dzień, bo tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj padało, więc super, że nasi zawodnicy mogli sprawdzić się też na mokrej nawierzchni. Padało, było słońce, znowu padało, więc to jest chyba najfajniejsze w wyścigach, że możemy się sprawdzić w różnych sytuacjach. To, co też chyba wszyscy kochają w ściganiach, to nie jedzie się samemu, trzeba walczyć nie tylko samemu z sobą, ale trzeba walczyć z zawodnikami, którzy robią różne i psikusy, i zagrywki sportowe, albo na pograniczu może nawet nie sportu tyle, co cwaniactwa sportowego, ja zawsze tak to nazywam, i tacy też wygrywają, więc trzeba być na tyle sportowym i agresywnym, żeby zrobić to, co się dzisiaj wydarzyło na Endurance, gdzie wygrali najsilniejsi. Ci, którzy potrafi wygrać z pogodą, wygrać ze zmianami, wygrać z tym, co się dzieje, ponieważ mieliśmy też groźną sytuację, musieliśmy wpuścić samochód bezpieczeństwa i safety car jeździł przez pewien okres, więc mieliśmy wszystko, co się dzieje w motorsporcie, w wyścigach, mieliśmy zmiany pogody, mieliśmy zmiany kierowców, musieliśmy zobaczyć, czy w depo się dzieje wszystko tak sportowo, jak powinno się dziać. Nie zawsze, za to też trzeba było wyciągnąć odpowiednie konsekwencje, więc to, co zawsze mówię, wisienka na torcie, czyli Endurance, pokazał to, co jest najpiękniejsze w motorsporcie, czyli każdą stronę, i pogodową, i strategiczną, i techniczną, i oczywiście umiejętności. Dzisiaj po prostu było wszystko. Tak. Wszystko, co w wyścigach w motorsporcie być powinno na Mistrzostwach Polski. My tak mamy często. Ja tutaj nie chcę jakoś specjalnie tego zaginać, tej rzeczywistości, ale tak po prostu jest. W motorsporcie i w wyścigach dzieje się zawsze dużo. I to nie tylko w padoku. Dzieje się dużo też strategii. To nie jadą same umiejętności. Jadą też, ja zawsze mówię, że jedzie się z całym zespołem. Co prawda w aucie jest tylko jedna osoba, ale mechanicy, przygotowanie, opony na odpowiednią nawierzchnię. To wszystko jest część pewnej logiki, pewnej strategii, która wygrywa albo nie. Albo wygrywa, albo nie. Przed nami niedziela. Niedzielne ściganie, równie emocjonujące, równie ciekawe. Tak, nie mamy pełnej stawki, ponieważ niektóre puchary kończą się już dzisiaj, ale niedziela będzie ciut krótsza, tylko teraz myślę, że kolejne wyścigi i kolejne zawody pokażą, że to są 3 dni, bo piątek też mamy wyścigowy. 3 dni naprawdę fajnej zabawy, na które już zapraszam. A co po tym weekendzie, na co możemy zaprosić? Słowacja. Wszystkich? Następna jest tak. Słowacja, czyli kolejna runda Mistrzostw Polski, która jest na Słowacji. Żeby nie było nudno, ścigamy się też na innym torze, a potem we wrześniu wracamy tutaj do Poznania. Bardzo dobrze, dziękuję za tę rozmowę i do zobaczenia jutro. Do zobaczenia.